czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Mam nadzieję, że Państwo do nas dołączyli. Dobrze słychać i widać. Powinniśmy być również na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy tam oglądają naszą transmisję. Widzę, że są już pierwsze pozdrowienia z różnych miejsc Polski. To jest nasza odporno-szkołowa tradycja, że tutaj padają wschody, zachody, północ i południe, więc witamy Kraków, witamy oczywiście Świnoujście było i Nowa Ruda przed chwilą. Witam serdecznie. Ja mniej więcej z centrum, czyli Warszawa nadaje. Witam serdecznie, cieszę się, że Państwo są z nami, bo jak tutaj zakulisowo rozmawialiśmy, listopad nie służy, przynajmniej mi. Mam nadzieję, że to webinarium trochę nam dzisiaj pomoże w dotrwaniu do końca roku i do końca roku szkolnego. Przedyskutowaliśmy również wątek wakacji listopadowych i mamy pełną gotowość spisywania takiej petycji, co by w listopadzie zrobić szkolne wakacje. Jeśli Państwo mają na ten temat jakieś zdanie albo może praktykę wakacjowania w listopadzie, to zachęcam do podzielenia się. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynamy powoli dzisiejsze webinarium, powolnie, listopadowo będziemy się w ten temat wkręcać. Dziś będziemy rozmawiać o dostępności, a tak naprawdę o projektowaniu dostępnego uczenia się. Zaraz przedstawię również naszych gości, a w tym momencie przyjrzyjmy się, co Centrum Edukacji Obywatelskiej ma dla Państwa jeszcze w listopadzie i grudniu. Oczywiście istotny jest sponsor naszego cyklu. Projekt nasz jest wspierany przez NORAD i Norwegian Refugee Council. Bardzo za to wsparcie dziękujemy. Jak zawsze chwalimy się tym, że CEO istnieje już od 30 lat i od 30 lat ma przyjemność wspierać nauczycieli i nauczycielki z całej Polski. Docieramy do mniej więcej 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Mam nadzieję, że dzisiaj możemy przypiąć nową pineskę na naszej mapie wpływu i ktoś z Państwa jest z nami po raz pierwszy i nigdy wcześniej nie korzystał ze wsparcia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oczywiście można odwiedzać naszą stronę, można korzystać z Facebooka CEO, zapisać się na newsletter czy posłuchać podcastu. To wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Odporna Szkoła, czyli raz w miesiącu spotykamy się właśnie na webinariach i dyskutujemy, mam nadzieję, na ważne tematy, bieżące tematy szkolne i zapraszam zawsze praktyków i praktyczki, by opowiadali o tym, jak wzbogacać, modyfikować albo dopieszczać swój nauczycielski warsztat pracy. Polecam Państwu warsztaty dla rad pedagogicznych. Jeśli ktoś z Państwa czuje, że ma wpływ na swojego dyrektora i dyrektorkę, może taki warsztat w szkole zaproponować. Jest aż 60 tematów, jest naprawdę z czego wybierać. Jedna z naszych dzisiejszych prelegentek, Olga Tusz-Wciórka, jest naszą trenerką i akurat możliwe, że byłby to warsztat właśnie z Olgą. Chwaliła się, że jutro jedzie poprowadzić warsztat o współpracy z rodzicami. Zapraszam serdecznie do przyjrzenia się ofercie naszych warsztatów. W naszym sklepie pojawiła się niedawno bardzo świeża i pachnąca, w ogóle wyglądająca jak wiosenna, nie listopadowa trawa, bo ma piękny zielony kolor, książka o ocenianiu, która mówi o tym, jak zamieniać ocenianie na docenianie, by uczenie stało się widoczne. Jeśli ktoś z Państwa lubi papierowe książki pachnące farbą, zapraszam serdecznie, ta książka jest w naszej ofercie, można ją sobie zakupić i poczytać. Mówiłam o podcaście i mówiłam o listopadzie. W listopadzie został opublikowany najnowszy odcinek naszego podcastu pod felernym albo bardzo szczęśliwym numerem 13. Jeśli ktoś wierzy w liczby, magiczną liczbę 13, to zachęcam do przyjrzenia się temu odcinkowi. Tym razem podejmujemy w nim temat zdrowia psychicznego. Rozmawiam z Magdą Kobosko o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w szkole. Magda tam na początku mówi, że przecież o zdrowiu psychicznym powiedziano już wszystko, a potem rozkręca się to w całkiem
ciekawą 30-minutową rozmowę, bo okazuje się, że o zdrowiu psychicznym jednak nadal nie powiedziano wszystkiego. Temat bardzo ważny. To gorący, świeży odcinek, ale już ma prawie 1000 odsłuchań, więc zachęcam serdecznie do posłuchania i podzielenia się swoimi odczuciami na temat zdrowia psychicznego, a może ktoś z Państwa będzie miał ochotę skomentować ten odcinek. Zapraszam do niego. Jest na Spotify'u i jest na YouTubie. Oczywiście będą zaświadczenia po zakończeniu tego webinarium, najpóźniej w ciągu 2 dni w zakładce moje zaświadczenia w serwisie zapisy pojawi się zaświadczenie z tego webinarium. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych trudności z jego pobraniem. Zaczynamy. Już jestem w pełni gotowa. Nie wiem, czy ty, Olku, Olgo, jesteście gotowi. Zaczynamy. Od dostępności do zaangażowania, czyli po co nam projektowanie lekcji. Tak troszkę pod włos pójdziemy, po co w ogóle nam to projektowanie lekcji. Moi dzisiejsi goście, tak jak powiedziałam, Olga Tuż-Wciurka i Aleksander Pawlicki. Olga od kilku miesięcy zmieniła rolę, czyli z nauczycielki języka polskiego i wychowawczyni przeszła do roli dyrektorki szkoły. O tej roli dzisiaj nie będzie tak dużo mówić, wydaje mi się, będzie bardziej nawiązywać do swojej wieloletniej praktyki nauczycielskiej. Witam cię serdecznie, Olgo. Aleksander Pawlicki, wydaje mi się, że znany bardzo wielu nauczycielom w Polsce ze swojego chyba sławnego głosu, którym za chwilę przemówi. Olek jest nauczycielem historii, WOS-u, filozofii i retoryki, ale przede wszystkim dla nas nauczycieli znany z tego, że współpracuje, pracuje w szkole edukacji i tam wspiera nauczycieli i nauczycielki, by byli najlepszymi możliwymi nauczycielami. Nie wiem, czy to jest wystarczająco dobra definicja, ale taka musi być. Witam cię, Olku. Dobry wieczór. I ja się przywitam, dobry wieczór, bo nie zdążyłam wyłączyć mikrofonu, przepraszam. Pojawił się głos na czacie, Olgo, że jedna z osób chodziła w Szprotawie do szkoły. Nie wiem, czy do twojej szkoły w Szprotawie jest, czy jest tam więcej szkół, ale pozdrawiamy panią Mariolę. Pozdrawiamy serdecznie. Niestety piątka już nie istnieje, nie funkcjonuje, ale serdecznie pozdrawiam. Plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że porozmawiamy o tym, czym jest projektowanie dostępnego uczenia się, a czym nie jest. Będziemy się przyglądać temu, jak projektować materiały edukacyjne, z jakich metod korzystać. I w ogóle zastanowimy się generalnie, jakie porady mogą Państwo od nas otrzymać, by przyjrzeć się swojemu planowaniu lekcji, tak żeby one stały się bardziej dostępne dla wszystkich uczniów i uczennic. Taki jest dzisiejszy plan. Zaczynamy od tego wątku, co to w ogóle jest projektowanie dostępnego uczenia się. Ten skrót też jest w ogóle taki złowieszczy. Co to jest projektowanie dostępnego uczenia się? Zdaje się, że to moja rola, rozprawić się z tym złowieszczym skrótem na początek. To projektowanie dostępnego uczenia się jako tłumaczenie Universal Design for Learning, ono może być nieco zaskakujące, bo ono pojawia się, to tłumaczenie raczej rzadko, niekiedy pojawia się alternatywa, która jest taką kalką z języka angielskiego i wtedy to tłumaczy się najczęściej jako projektowanie uniwersalnego uczenia się albo uniwersalne projektowanie uczenia, rozmaicie. Wydaje się i mam nadzieję, że teraz, kiedy w dwóch słowach powiemy sobie, co to dokładnie jest, wydaje się, że to tłumaczenie, że to jest projektowanie dostępnego uczenia się, że to jest po prostu może nieco odleglejsze od takiego tłumaczenia 1:1, ale znacznie trafnie oddające istotę rzeczy, tłumaczenie właśnie. Z tym projektowaniem dostępnego uczenia się jest tak, że pewnie warto zacząć od takiej architektonicznej inspiracji dla nas, nauczycieli i nauczycielek, która poprzedziła jakby sam ten namysł, który skończył się UDL-em. Ta architektoniczna inspiracja to było to, co nazywa się w architekturze projektowaniem dostępnym. Innymi słowy, projektowaniem tak, żeby budynki, które stawiamy, nie były dla nikogo przeszkodą architektoniczną. Tak? Innymi słowy, żeby żaden budynek nikogo z powodu takich czy innych jego specyficznych cech, jego kondycji, nie czynił osobą niepełnosprawną. Tak? Dobrze wiemy, że zupełnie inaczej będą działały, nie wiem, choćby dla osoby poruszającej się na wózku, zupełnie inaczej będą działały drzwi, w których trzeba
nacisnąć wysoko umieszczoną klamkę, a następnie popchnąć bardzo ciężkie drzwi, a zupełnie czymś innym będą drzwi, które się otworzą automatycznie. Za tym stoi taki bardzo radykalny pogląd, ale jeżeli będziemy gotowi ten radykalny pogląd na chwilę przyjąć, to on jest bardzo otwierający. A mianowicie za tym myśleniem architektów stoi takie spostrzeżenie, że to nie osoba jest osobą z niepełnosprawnością, to budynek czyni ją niepełnosprawną. To środowisko czyni kogoś niepełnosprawnym. I można wyobrazić sobie środowisko, w którym ktoś taki nie będzie, a w każdym razie takich czy innych cech swojej kondycji, które mogą być dla niego dolegliwe, nie będzie odczuwał, bo budynek nie będzie tego generował. I dokładnie tak samo jest z uczeniem się. Innymi słowy, może być tak, że możemy spróbować tak projektować nasze zajęcia, żeby one nikogo nie czyniły osobą z niepełnosprawnością. Ten pomysł na projektowanie dostępnego uczenia się, czy dostępnej lekcji po prostu, wychodzi zatem z takiego spostrzeżenia, które jest zdroworozsądkowe i ono powraca pod nieco innymi nazwami w bardzo rozmaitych koncepcjach związanych z pracą w klasie zróżnicowanej. A mianowicie wychodzi od spostrzeżenia, że podczas lekcji będziemy mieli takie trzy ważne momenty, które zresztą się przeplatają. To znaczy taki moment, w którym wprowadzamy jakiś materiał, w którym uczniowie dowiadują się, czego się będą teraz uczyli. Jest taki moment, w którym nasi uczniowie przetwarzają ten materiał, angażują się w pracę nad tym materiałem. Krótko rzecz biorąc, uczą się, bo dopiero to przetwarzanie tych treści jest istotnym uczeniem się. No i wreszcie jest taki moment, kiedy oni dają nam poznać, że się nauczyli. Innymi słowy, ujawniają na rozmaite sposoby to, że potrafią, że rozumieją, że wiedzą jak i tak dalej, i tak dalej. Te trzy momenty ja ustawiłem w sekwencji, ale oczywiście one zaplatają się, prawda? To znaczy to podawanie, przetwarzanie, oddawanie, żeby ktoś mógł ocenić, dzieje się bardzo często równocześnie, równolegle, nawraca i tak dalej. I na każdym z tych etapów, jako nauczyciele i nauczycielki, możemy każdego z naszych uczniów i uczennic uczynić osobą z niepełnosprawnością, albo z jakimś deficytem, albo możemy wydobyć z kogoś coś, co utrudnia mu uczenie się, a możemy to tak zrobić, żeby to się nie działo. Innymi słowy, możemy tak zaplanować podawanie materiału, albo tak zaplanować włączanie w przetwarzanie i tak odbierać informacje, żeby to było dostępne dla każdego ucznia, albo żeby iluś uczniów odcięło. Żeby nie być gołosłownym, jeden banalny przykład. Jeżeli ja na lekcji historii, którą najczęściej prowadzę, nie uwzględnię faktu, że dla części moich uczniów całostronnicowy tekst może być tekstem na 10 minut zbyt trudnym do przeczytania z uwagą, z koncentracją, bo oni mogą nie dość dobrze posługiwać się alfabetem łacińskim jeszcze, bo mogą mieć kłopoty z koncentracją, bo mogą mieć dysleksję. Krótko rzecz biorąc, jeżeli ja pominę jakby te wszystkie ich cechy i po prostu rozdam kartki i powiem czytajcie, to po 10 minutach będę miał już tylko połowę klasy gotową do prawdziwego ćwiczenia umiejętności historycznych na tym tekście, a dla odmiany druga połowa w tym tekście mi się zgubi. Jeżeli zatem chcę ten tekst podać w taki sposób, aby ten tekst był dostępny dla wszystkich, bo ostatecznie nie chodzi w tym wypadku o to, żeby ludzie uczyli się czytać, tylko o to, żeby mogli na tym materiale rozumować historycznie, to jeżeli ja o to zadbam, to na przykład postaram się, żeby ten tekst był udostępniony w postaci pliku dźwiękowego, tak żeby ci moi uczniowie, którzy na przykład mają kłopoty z koncentracją albo którzy potrzebują czytania z cieniem, to znaczy potrzebują śledzić tekst i potrzebują kogoś, kto będzie równocześnie im go czytał, ci uczniowie będą zaopiekowani, oni będą mieli też to samo nagranie. I dzięki temu po tych 10 minutach wszyscy będą ciągle w tym samym miejscu, to znaczy wszyscy już będą po tym tekście, niezależnie od tego, jak sprawnymi są czytelnikami, z poziomu dekodowania tekstu, nie z poziomu jego rozumienia, bo z poziomu jego rozumienia oni wszyscy są do tego samego prawdopodobnie gotowi.
ale niektórzy z nich mogą go nie dekodować i w związku z tym nie mogą na nim rozumować. Nie to, że nie potrafią, nie mogą. Jeżeli ja po 10 minutach zadam jakieś pytania, na które część z nich nie będzie znał odpowiedzi, to nie dlatego, że oni mają kłopoty z rozumowaniem, tylko dlatego, że nie zdekodowali tekstu. To znaczy ja, podając im tekst pisany, uczyniłem ich osobami z niepełnosprawnością jakąś. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to, a zatem projektowanie dostępnego uczenia się polega na tym, aby zadbać o to, aby każdy z tych trzech elementów był tak przez nas zagospodarowany, żeby nikogo spośród moich uczniów i uczennic nie czynić jakby wtórnie osobą z jakimś deficytem, z jakimś ograniczeniem chwilowym czy trwałym, to możemy odróżniać specjalne, specyficzne potrzeby edukacyjne i tak dalej. I więc to jest i banalne, i bardzo trudne, i niezbędne. Gdybyście Państwo sięgnęli, ostatnie słowo, do oryginalnych opisów Universal Design for Learning, to tam jeszcze na dokładkę znajdziecie pewną teorię neuronaukową, ale tym bym się nie przejmował za bardzo, bo umówmy się, zazwyczaj jeżeli ktoś w naszej dziedzinie, jaką jest pedagogika czy dydaktyka, jeżeli ktoś dodaje przedrostek neuro, to rzadko dlatego, że ma dobre dowody naukowe, częściej dlatego, że próbuje nam wyprać mózg. Więc powiedziałbym, że cała ta opowieść Udielowska o systemach w mózgu, odłóżmy ją, bo ona nie jest evidence-based, ona nie jest oparta na dowodach. Natomiast i od razu też powiedzmy, że cała strategia UDL z rozmaitych powodów nie jest oparta na dowodach w takim znaczeniu, że bardzo trudno zaprojektować jakikolwiek eksperyment z uwagi na to, jak wiele rozmaitych technik tam się chowa. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa będzie eksplorował stronę UDL, gdzie opisano rozmaite działania, które możemy podejmować na rozmaitych etapach, to zobaczycie, że o ile samo UDL nie jest evidence-based, to poszczególne działania mają niezłą bazę dowodową i w tym sensie z całą pewnością spośród rozmaitych strategii pracy z klasą zróżnicowaną ta jest warta uwagi i tej rozmowy, którą tutaj będziemy toczyli. To chyba tyle takiego najogólniejszego wprowadzenia. Nie wiem, czy może teraz poprawcie mnie po prostu. Proszę cię bardzo. Ja może w takim razie dodam takie też jeszcze moje rozumienie właśnie tego projektowania dostępnej szkoły, dostępnego uczenia się, dostępnej lekcji. I taka myśl, jaka przychodzi mi do głowy, kiedy zajęłam się tym tematem, kiedy zaczęłam się interesować, to jest to, że edukacja wysokiej jakości tak naprawdę zaczyna się przed dzwonkiem na lekcję. Że wszystko to, co później będzie w przestrzeni klasy, zaangażowanie uczniów, tworzenie tej przestrzeni, powinno rozpocząć się najpierw właśnie trochę w głowie nauczyciela jeszcze przed tym, jakie metody, jakie te techniki czy możliwości do realizacji zadań edukacyjnych da swoim uczniom. Bo wysoka świadomość nauczyciela jest też tutaj podstawą do tego, aby właściwie wyrównywać te szanse, aby niwelować jakieś bariery, które będą się pojawiały. I to, Olku, co ty powiedziałeś, z jednej strony to jest taka oczywistość, ale też z drugiej strony jest to duża trudność, bo respektowanie tej różnorodności, tych zróżnicowanych potrzeb, umiejętności naszych uczniów jest bardzo ważne właśnie zwłaszcza w dzisiejszej szkole, w szkole, która jest bardzo zróżnicowana, gdzie mamy klasy z uczniami nieneuronormatywnymi, z różnymi potrzebami, doświadczeniami również w swoich procesach edukacyjnych. I jakby wsłuchiwanie się w głosy i potrzeby uczniów to taka podstawa do tego, żeby potem właściwie zarządzać tym procesem i jakby dając nam też pewną sprawczość, ale jednocześnie pokazując dziecku, że jest ważne, że my jako nauczyciele tworzymy tę przestrzeń, nauczyciele, nauczycielki, otwieramy tę przestrzeń na rozwój i pokazujemy potem uczniom, zobacz, teraz twoja rola, twoje zadanie, weź i ucz się tak, jak potrzebujesz, tak, jak możesz i wykorzystuj to,
co ja teraz oferuję, ale właśnie myśląc to, co, o czym powiedziałeś, patrząc w sposób taki ogólny na te potrzeby klasy. Więc jakby myślę, że ta pełna świadomość nauczyciela tutaj jest podstawą tego, aby później właściwie projektować tę edukację. Ja widzę twoją kiwającą głowę i nie wiem, czy to jest o potrzebę odpowiedzenia, czy... Nie. Już mówię, tak, z nauczycielami jest tak, że oni oczywiście zawsze mają potrzeby do powiedzenia, więc ja oczywiście jako nauczyciel mam natychmiast potrzebę jeszcze najpierw zgodzenia się ze wszystkim, o czym Olu mówiłaś, a potem do powiedzenia jeszcze, ale nie, no myślę, że to chyba nie wymaga... Ja bym podbił może jedną rzecz, widzicie, wbrew temu, co powiedziałem, że już nie, ale podbił jedną rzecz, to znaczy rzeczywiście idzie nam tutaj pewnie o takie przekierowanie uwagi z tego, co może być takim lub innym ograniczeniem ucznia w danym momencie, czy uczennicy, na to, co jest jego możliwością i na to, czego on się uczy. I to jest o tyle istotne, że bardzo często, kiedy pojawia się taki wątek dostosowania wymagań, bo to jest takie słowo klucz, które krąży po naszych pokojach nauczycielskich, dostosowanie wymagań, to dostosowanie wymagań bardziej orientuje się na te ograniczenia i bardzo często oznacza w taki domniemany sposób na przykład obniżenie poziomu albo ograniczenie zakresu, a tymczasem chodzi raczej o to, żeby umieć, dokładnie tak jak o tym Olga nam mówiła, poradzić sobie z pewnymi barierami tak, żeby w pełni mogły się rozwinąć możliwości. Innymi słowy, dostosowanie wymagań nie polega na tym, żeby je zmniejszyć czy ograniczyć. Dostosowanie wymagań polega na tym, aby te wymagania były wyzwaniem i były rozwojowe dla każdego z naszych uczniów i dla każdej z naszych uczennic i żeby odsunąć te rzeczy, które po prostu, albo zmniejszyć te rzeczy, które nie mają związku z tym wyzwaniem, ale mogą być przeszkodą dla jego osiągnięcia. Jeszcze bardzo często jest też tak, że kiedy proponujemy te inne, alternatywne jakieś rozwiązania w myśl uczniów właśnie z trudnościami, z dysfunkcjami, to okazuje się, że te rozwiązania są też świetne dla pozostałych uczniów. Czyli to nie jest tylko tak, że my mamy w głowie jednego, dwóch czy trzech uczniów nieneuronormatywnych czy z jakąkolwiek inną potrzebą do zaopiekowania się, ale wprowadzając metodę pracy, wprowadzając jakieś techniczne rozwiązanie, okazuje się, że to wpływa tak naprawdę na odbiór pozostałych uczniów. Więc to mądre dostosowanie, takie zaplanowane, może być naprawdę bardzo oddziałujące na cały zespół klasowy. Więc to nie chodzi o takie punktowe tylko wybieranie, ale rzeczywiście ten obszar taki do oddziaływania jest wtedy w całej grupie. Mhm. To ja sobie w takim razie pozwolę zadać to pytanie. No dobrze, to jeżeli ja mam 25 osób w jednej klasie i uczę w 7 klasach, no to czy ja mam teraz zakasać te rękawy przysłowiowe i teraz będę uniwersalnie, dostępnie projektować dla każdego mojego ucznia te 25 przemnożone przez 18? Czy to właśnie o to chodzi w dostępnym projektowaniu uczenia się? Czy może jednak to nie jest esencja tej myśli? Kto pierwszy? Proszę, Olku, zacznij. Dobrze, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga i bardzo słuszna wątpliwość i byłoby lekkomyślnością, gdybyśmy teraz powiedzieli, a cóż to jest, prawda, poradzimy, tak? No nie, to jest poważne wyzwanie. To jest poważne wyzwanie, ale też w pierwszym kroku bym pozwolił sobie to wyzwanie nieco osłabić, żeby ono mnie nie przygniotło. I wtedy powiedziałbym po pierwsze, że rzeczywiście, gdybym miał zaprojektować 25 rozmaitych sposobów wprowadzenia tego samego materiału dla moich 25 uczniów, czy dla moich 30 uczniów, jakkolwiek chcemy, to byłoby przygniatające, ale to, że ja mam 30-osobową klasę, to nie znaczy,
że ten materiał muszę wprowadzić na 30 sposobów, bo bardzo często okazuje się, że dość wprowadzić go na przykład na dwa różne sposoby, góra na trzy różne sposoby. Te sposoby bowiem zagospodarowują potrzeby bardzo rozmaitych osób. I w tym moim przykładzie, niech już zostanę przy nim, z sytuacją, w której ktoś może przeczytać tekst i może go wysłuchać, ja dbam zarówno o tych uczniów, którzy mają kłopoty z koncentracją i mogą śledzić ten tekst, słuchając go, mogą go po prostu słuchać, poruszając się po klasie. Dbam o potrzeby tych uczniów, którzy mają kłopoty z dysleksją, dbam o tych uczniów, którzy są osobami, dla których język polski nie jest pierwszym językiem i które nawet jeżeli nieźle posługują się już językiem mówionym, to ciągle jeszcze język pisany, zwłaszcza z długimi, złożonymi zdaniami i z słowami, które pochodzą z bardziej zaawansowanego kodu językowego, może być nadal bardzo trudny. Ja o te wszystkie osoby dbam w jeden sposób. A zatem po pierwsze łagodzę sobie trochę tą myśl o tym, Boże, mam 30 uczniów, a jak ktoś jest jeszcze historykiem, prawda, to ma po dwie lekcje w każdej klasie, to oznacza, że ma w ogóle tych klas może 7, a może 8, a może 10, tłumy uczniów. No więc po pierwsze to jest to. Po drugie myślę sobie o tym w ten sposób, że jeżeli ja będę umiejętnie wykorzystywał rozmaite narzędzia, które ułatwiają mi takie projektowanie dostępnego, to ja nie muszę jakby za każdym razem tego wymyślać od nowa. Ja mam pewne sprawdzone techniki, które pozwalają mi przekształcać to. Tak? Jeżeli wiem, że mam, znowu będę przy moim przykładzie, wiem, że mam uczniów, którzy potrzebują głośnego czytania, to oczywiście mogę sobie wyobrazić taki wariant, w którym ja będę wszystkie teksty, które pojawiają się w każdej klasie, głośno czytał i nagrywał MP3, ale na szczęście mogę też to po prostu włożyć do czytnika imersywnego w Teamsach po prostu najprościej, prawdopodobnie, bo mam nadzieję, że to nie jest lokowanie produktu, ale najczęściej używamy Office 365 po prostu, więc wszyscy tam mamy Teamsy i wszyscy tam mamy w związku z tym lektora, który każdy z tych tekstów przeczyta prawdopodobnie równie dobrze jak my, jeżeli nie lepiej. A zatem ja po prostu wrzucam ten tekst i chwilę później odbieram ten tekst nagrany i w tym sensie rozmaite narzędzia, których ja mogę używać na co dzień, sprawiają, że przygotowanie tych materiałów nie jest tak bardzo obciążające. I to jest jakby druga uwaga. No i trzecia uwaga jest taka, że wiele z tych rzeczy związanych z dostępnym uczeniem się, to nie są rzeczy, które sprawiają, że moja lekcja wygląda dziwacznie, zaskakująco pod jakimiś względami, oto pół klasy chodzi ze słuchawkami na uszach i słucha tekstów. Nie. Możecie, nie wiem, pojawicie się w klasie i zobaczycie, że po prostu uczniowie pracują w grupach. Pracują w grupach z zadaniem, które na przykład, jeżeli weźmiemy sobie teraz na chwilkę pod rozwagę wyzwanie, z którym wielu z nas i wiele z nas się teraz zmaga, to znaczy wyzwanie polegające na tym, że mamy klasy wielojęzyczne, a przynajmniej dwujęzyczne, i że w tych klasach dwujęzycznych są uczniowie, którzy uczą się dopiero zaawansowanego akademickiego polskiego, to znaczy oni mogą sobie nieźle radzić w konwersacji na przerwie, ale nie radzą sobie z językiem polskim do opowiadania o literaturze polskim, z językiem polskim do opowiadania o matematyce albo o historii, to praca w grupie jest jednym z tych miejsc, w których dobrze zbudowane zadanie, na przykład takie, które wymaga rozmowy z użyciem pewnych słów, nie wchodząc już w tej chwili w szczegóły takiej czy innej techniki, bo trochę nie wiem, czy mam opowiadać teraz o każdej technice, ale możemy sobie wyobrazić takie techniki pracy, w których to nasi uczniowie uczą swoich kolegów i koleżanki języka polskiego na poziomie akademickim, to znaczy na poziomie języka, którym się rozprawia o nauce. Sposób organizacji zatem będzie sprawiał, że moja klasa będzie dostępna. Jeżeli pracujemy, nie wiem, myślącą klasą, którą w szkole edukacji bardzo popularyzujemy, to jedna z zasad myślącej klasy polega na tym, że uczniowie, którzy rozwiązują problem matematyczny przy tablicach suchościeralnych,
mają do dyspozycji tylko jeden flamaster i ten flamaster najczęściej dzierży i zapisuje rozwiązania ta osoba, która jest w tej grupie osobą najmniej zaawansowaną. A zatem wszystkie rozwiązania muszą przejść przez nią, dzięki czemu mamy tę pewność, że cała grupa dokonała postępu i że wszyscy uczniowie mają optymalnie szansę na to, żeby przyswoić sobie materiał niezależnie od swojego punktu startu. No i to znowu, jak widzicie, to nie wymaga tego, żebym ja spędzał 5 godzin na zaprojektowaniu jednej lekcji, zaszywając tam dziwactwa. Nie, ja po prostu dobieram te metody, które, jak Olga słusznie powiedziała, są po prostu dobrymi metodami uczenia i dbam o to i dobieram je w taki sposób, dobieram zwłaszcza te, które są dobrymi metodami uczenia i zarazem wspierają moje cele związane z tym, że moja klasa jest zróżnicowana, a uczenie jest bardziej dostępne. To jest na przykład, zamykam się już, ostatni przykład, bo wiem, że te przykłady niekiedy są ważne, żeby to nie wyglądało na taką piękną teorię. Najprostsza aktywność na poziomie naszej klasy. Zostanę znowu w klasie, w której są uczniowie, którzy nie mówią dobrze w języku polskim i muszą się uczyć tego języka na moich lekcjach. Tak? Muszą się uczyć języka matematycznego, muszą się uczyć języka historycznego, muszą się uczyć języka fizycznego, jakiegokolwiek jeszcze chcecie. I jeżeli ja stosuję złą strategię uczenia się, to znaczy preferuję taką sekwencję, którą znam z bardzo wielu klas, to znaczy nauczyciel zadaje dosyć długie pytanie, uczeń udziela krótkiej odpowiedzi, a nauczyciel robi długie potwierdzenie albo zaprzeczenie, czyli taką strukturę POP, prawda, gdzie ja pytam, ktoś krótko odpowiada, a ja długo rozwijam to, co on powiedział, potwierdzając lub zaprzeczając albo korygując. Jeżeli ja tę strukturę zastąpię jakąś formą takiego pytania eksploracyjnego, w którym będę prosił moich uczniów o to, żeby oni odpowiadali. Ja, te pytania będą otwarte, te pytania będą zawierały w sobie to złote pytanie, to znaczy pytanie dlaczego i wielokrotnie powtarzane pozwolą mojemu uczniowi dłużej mówić i, rozciągać język, to znaczy używać słów, o których jeszcze przed chwilką nie pomyślał i którymi niekiedy coś zastępuje, próbuje, zmaga się, a ja przekształcam je, ale cały czas to on mówi, to jest po prostu technika, która jest projektowaniem dostępnego uczenia się, nie wymaga żadnej wielkiej filozofii, poza zerwaniem z fatalnym nawykiem polegającym na strukturze POP. Ja cię pytam, ty mi krótko odpowiadasz, a ja teraz, odbijając się od tego, przez 5 minut będę gaworzył na temat tego, co źle zrobiłeś, do struktury, kiedy ja pytam, ty odpowiadasz, a ja dopytuję, przynajmniej do momentu, w którym mam poczucie, że na przykład tobie jako mojemu uczniowi jest z tym już bardzo niewygodnie, prawda? Albo narażam cię na jakieś straty społeczne, no bo to się na przykład dzieje przy dużej ekspozycji społecznej i te zmagania już nie wywołują solidarności pozostałych uczniów, ale na przykład ich kpiny. Wtedy nie, wtedy trzeba się wycofać, ale to nie dzieje się ani koniecznie, ani od razu. Przepraszam, bo się strasznie rozgaduję, ale przykłady często wymagają trochę tej dłuższej opowieści. Ja myślę, że zrobiłeś po prostu, zaraz Olgo, do ciebie przejdziemy, ja myślę, że zrobiłeś idealne kolanko, łącząc tą krótką i obrazową definicję już z konkretnymi metodami. I myślę, że płynnie do tych metod po prostu przeszliśmy. Pojawiły się pierwsze proste metody. Odpowiedziałeś też na pytanie, że nie chodzi o to, żeby się narobić, tylko żeby rzeczywiście projektować dostępnie, żeby to uczenie się stało się dostępne dla każdego w taki sam sposób. Bardzo dla mnie cenne jest to, że widoczne są kompetencje uczniów, a nie ich braki. I to tego ja się będę dzisiaj trzymać i tej myśli, to w takim razie przyjrzyjmy się metodom, bo powiedziałeś trochę już o pracy w grupie, powiedziałeś trochę o myślącej klasie, powiedziałeś też odrobinę o zadawaniu pytań, gdzie to uczeń jest tą stroną, która mówi więcej. To ja w takim razie przenoszę swoje spojrzenie na Olgę i poprzyglądajmy się metodom, a Państwo proszę, żeby zanurkowali w swoje warsztaty pracy, bo może się okazać, że te metody to tak naprawdę są i są często używane, tylko bez tego poczucia, że to było o dostępnym projektowaniu uczenia się.
Tak, rzeczywiście, ja tutaj zgadzam się, Olku, z tobą o tym wszystkim, co powiedziałeś i o metodach za chwilę, ale chciałabym jeszcze tylko dorzucić kamyczek do tego naszego ogródka. Myśląc o tym, że przecież to projektowanie dostępnego uczenia się, to mówiliśmy o tym prezentowaniu, wprowadzeniu materiałów, ale pamiętajmy, że to jest również w obszarach tych, które Olek zasugerował na początku, czyli w przetwarzaniu wszystkich treści, ale też w takim działaniu, w ekspresji jakby prezentowania tych treści. I myślę, że tu podstawą jest też taka samoidentyfikacja naszych uczniów i ich potrzeb. To znaczy pełna refleksja też tego, w czym jestem dobry, a gdzie są jeszcze te przestrzenie, w których właśnie potrzebuję wsparcia. I tutaj poprzez refleksje budowane na początku lekcji czy na końcu lekcji, czyli wykorzystanie też tych metod takich wprowadzających, jak i podsumowujących nasze lekcje, pozwoli uczniom dokonywać wyborów realizacji na przykład różnych zadań, prezentowania tego, jak te treści opanowali, jak rozwinęli swoje umiejętności. I praca z pytaniami, oparta na pytaniach, myślę, że też jest tutaj ważnym elementem budującym tę samą świadomość, bo dzięki temu uczeń będzie wiedział, z jakiej tej naszej podpowiedzi takiej, czy tego mądrego dostosowania mógłby korzystać, bo na jednych lekcjach, jeżeli ktoś jest świetnym humanistą i odnajduje się gdzieś w tych przestrzeniach jednak humanistycznych, to wykorzysta inne metody zaproponowane, czy aktywniej się w nie włączy, niż na przykład na lekcjach fizyki, chemii, gdzie będzie wymagał jednak jego percepcja, możliwości, będą wymagały jakby zastosowania tych innych form. Więc po prostu dajmy dzieciakom przestrzeń w naszej klasie do tego, żeby mogły refleksyjnie podchodzić do swojego procesu uczenia się, do swoich umiejętności, aby dać im czas na to, by się zastanowili, na którym etapie swojego rozwoju już są. Oczywiście to powoduje, że muszą być świadomi tego, co się z nimi dzieje, ale przecież my mamy mnóstwo narzędzi, które pozwalają nam na to, aby na chwilę zatrzymać ucznia i pomyśleć, w czym byłem dobry. Co mi przeszkadzało jednak w uczeniu się, bo nie zawsze ta uważność nasza, mimo tego, iż jest wielka i wierzę w tą uważność nauczycielską, to przy tak licznych klasach, przy tylu klasach, w których pracujemy, nie zawsze jest na tyle właściwa, żeby wyłuskać każdą potrzebę naszego ucznia. I dlatego takim naszym, myślę, że też tą rolą jest to, aby nauczyć dzieci myślenia o sobie i o swoich potrzebach. Co mi się udało na lekcji? W czym byłem dobry, ale co sprawiło mi trudność? Odpowiedź na takie pytanie, czy wykorzystanie zdań do dokończenia właśnie, czy to na początku lekcji, czy na końcu. Wiem, umiem, powiedzenia sobie, co już umiem, co wiem, ale jak chcę jeszcze się nauczyć i czego chcę się nauczyć, to jest właśnie też, myślę, ten moment na to, żeby łatwiej było później uczniom korzystać z tego wszystkiego, co my im zaproponujemy. I to oddziaływanie takie polisensoryczne, które możemy wprowadzać na naszych zajęciach, by ono pokazywało te i podbijało różne preferencje poznawcze, różne jakieś takie umiejętności, które mogą być wykorzystane przez ucznia, pozwolą mu na lepsze zaprezentowanie później efektów swojej pracy. Bo jeżeli ja na przykład zaproponuję uczniom, nie wiem, podsumowanie działu ze słowotwórstwa, to teraz powinnam dać możliwość każdemu uczniowi zrobienia tego na swój sposób, na taki sposób, który będzie dla niego uczący. I materiał dydaktyczny, który powinien być opracowany, może być zaprezentowany w formie komiksu, schematu, tabeli, jakichś map myśli, czy po prostu kalamburów albo quizu, jaki uczeń przygotuje, ale to pozwoli mu też trochę wziąć odpowiedzialność i zaangażować go jeszcze bardziej w ten swój proces uczenia się. Więc tych możliwości jest bardzo wiele. Myślę, że też do tych pytań, gdzie uczeń dzisiaj no ma trudność w pracy z pytaniami, a to też pokazuje, że jest to przestrzeń do tego, aby uczeń mógł sam nazwać to, co już wie, albo też dookreślić, czy jakby wskazać to, w czym jeszcze jest trudność, może być równie dobrze pomysłem odwrócona kartkówka, gdzie to uczeń będzie musiał zadać pytanie,
a w takiej przestrzeni, w której czuje się dobrze, co już wie, co już umie, co też zbuduje jego motywację, bo takie mądre uczenie to jest uczenie oparte na tej motywacji naszych uczniów, więc jest wiele pomysłów i jakby możliwości na to, żeby oddać przestrzeń do działania. Jakby dać swobodę decydowania tego, jak chcę się uczyć i jak chcę potem prezentować materiał, który już opanowałem. Możemy tutaj też pewnie, to już jest po naszej stronie nauczycielskiej, wprowadzać zadania o różnym stopniu trudności, tak żeby uczeń sam dokonał też tego wyboru, czy chce skorzystać ze schematu, czy chce skorzystać z planu, czy po prostu może podejmie działanie i wyzwanie takie, jakie zaproponował mu nauczyciel w tej czystej formule polecenia, ale oczywiście o modelowaniu poleceń i instrukcji też pewnie za chwilkę powiemy, jak formułować pewne instrukcje, aby one były uczące dla wszystkich. Więc myślę, że to będzie w dalszej części, gdzie jeszcze będziemy mogli też o tym powiedzieć. Ja myślę, że to wrócimy do tego, kiedy będziemy mówić o materiałach, bo projektowanie instrukcji jest, myślę, od przynajmniej 2 lat dużym tematem na lekcjach w polskiej szkole, ponieważ zaczęliśmy się przyglądać projektowaniu instrukcji i poleceń do zadań, głównie ze względu na pojawienie się uczniów i uczennic z Ukrainy, i dla których język polski nie jest językiem pierwszym. I wtedy wydaje mi się, że ten temat tak wrócił bardzo w formie nasilonej. Wcześniej narzekaliśmy, że wielokrotnie złożone zdania nie służą nawet rodzicom dzieci, które chodzą do szkoły, a ten temat jednak został przepracowany. To ja wracam w takim razie do tych metod, ponieważ usłyszałam od ciebie, Olgo, metody, które były związane właśnie z prezentacją swojej wiedzy. Trochę Olek opowiadał o metodach pokazywania, wprowadzania materiału, który możemy robić z uczniami, czyli jak prezentujemy te nowe treści. To przyjrzyjmy się w takim razie jeszcze, jakie metody mogą zawierać w sobie albo z natury swojej zawierają ten element dostępności, czyli są bardziej uniwersalne, które też mogą być w warsztacie bardzo wielu nauczycieli. Co moglibyście zaproponować jako metody, które wspierają takie dostępne uczenie się? Chyba musisz wskazywać, kto pierwszy. Teraz ja wystartuję, ale no, ja myślę tak, o jeszcze jednej rzeczy, już przechodzę do tych metod, jeżeli chodzi o przetwarzanie, ale przychodzi mi do głowy jeszcze jedna, znowu dobry przykład, bo taki niewymagający wielkiej filozofii, natomiast wymagający tego, żeby być bardzo na to uważnym. To jest mianowicie zasada podwójnego kodowania. Tak? W klasach, w których mamy uczniów mających kłopoty z koncentracją, mających problemy z kontrolą swojego zachowania, mogących nie do końca rozumieć to, co się do nich mówi, albo w tym danym momencie mogących tego nie rozumieć, którzy tracą kontakt na przykład z naszą wypowiedzią, ponieważ nagle z naszego zdania wypadło jedno słowo, którego oni nie rozumieją, i to nie dlatego, że ich językiem ojczystym jest język polski, tylko po prostu dlatego, że po prostu ich słownik języka polskiego nie jest tak bogaty jak słownik, którego nawet nieświadomie używa nauczyciel, prawda? Bo my nawet nie zauważamy, jak skomplikowanym językiem zaczynamy mówić. Wtedy podwójne kodowanie, a zatem prosta zasada polegająca na tym, żeby cokolwiek mówimy, w szczególności ważnego dla naszych uczniów, żebyśmy też zapisywali na przykład, albo cokolwiek zapisujemy, żebyśmy też uzupełnili jakimiś obrazkami, w każdym razie, żebyśmy na 2 sposoby zakodowali tę informację, ona będzie tutaj bardzo ważna. To jest znowu banał. Problem polega na tym, że konia z rzędem temu, kto powie mi, że nic innego nie robi, jak tylko pilnuje lekcja po lekcji i minuta po minucie każdej lekcji, żeby podwójnie zakodować kluczowe polecenia, przy okazji jeszcze nie tracąc tempa. Bo na przykład moje doświadczenie jest takie, że ja niby wiem, że powinienem podwójnie zakodować, niektóre rzeczy sobie od razu przygotowuję, na przykład na plakacie czy gdzieś na tablicy, i odsłaniam w odpowiednim momencie, bo dobrze wiem, ale przynajmniej drugą połowę rozmaitych kluczowych, istotnych poleceń
kluczowych, istotnych wyjaśnień, pojęć, tłumaczeń, nie koduję podwójnie i albo w ogóle zapominam podwójnie zakodować, albo koduję na bieżąco, co oczywiście sprawia, że lekcja wytraca tempo. A zatem banalna sprawa, koduj podwójnie, ale pamiętaj o tym i bądź wierny tej zasadzie naprawdę przez 45 minut. Ale dobra, przechodzę. Czy ja mogę do tego podwójnego kodowania, bo to wątek, który ja tam czuję w swoich wnętrznościach jako ważny. Wydaje mi się, że oczywiście ten argument pamiętania i bycia w rytmie, bardzo się pochylam nad nim, ale może to jest jednak o taki, po pierwsze to jest o tym, że ta ilość tych materiałów może mi z czasem przerastać, bo nie muszę, tak jak powiedziałaś, najpierw na wszystkie moje lekcje sobie wszystkich kluczowych pojęć narysować albo zdobyć na nie jakieś ryciny. Może mi to z czasem przerastać i tutaj byłabym właśnie przy takiej potrzebie biegnącego nauczyciela, który nie jest w stanie od razu wszystkiego zrobić. Drugie, może to też jest kwestia taka, żeby zapraszać do tego podwójnego kodowania samych uczniów, to znaczy zachęcać do próby narysowania pewnych pojęć, pewnych zdarzeń. Nie mówię już o skomplikowanych mapach myśli, bo czasami to jest po prostu niedostępne, to jest zbyt trudne na początek, ale proste, jakieś symboliczne rysunki na początek, czy wszelkiego rodzaju grafy, strzałki, linie czasu, to na historii wydaje mi się adekwatne, mogą być też jakimś takim wstępem do zaproszenia do podwójnego kodowania wspólnie, co zdejmuje trochę z nas to obciążenie posiadania podwójnego zabezpieczenia do każdego ważnego pojęcia. Z pewnością tak, ja bardzo lubię tak myśleć o tym, że kiedy jestem w klasie, to jeden z dobrych powodów, dla których mogę nie czuć się tam zupełnie samotny, z wielkim wyzwaniem wobec 30 osób, czy 25 osób, czy jakkolwiek chcecie, jest to, że ja jestem w stanie zastosować jakieś techniki, dzięki którym tych 25 czy 20 iluś uczniów staje się moimi współprowadzącymi, współnauczycielami, tak? Współoceniającymi. Tak? Będzie dla mnie bardzo ważne, żeby każdy mój uczeń na każdej lekcji dostał informację zwrotną dotyczącą tego, czy rozumie takie czy inne pojęcie na przykład, ale gdybym w dużej klasie chciał każdemu z nich udzielić informacji zwrotnej osobiście, nie poradziłbym. Natomiast jeżeli mam dobrze zbudowane kryteria, to w oparciu o te kryteria mam 25 współnauczycieli, którzy mogą dokonywać w oparciu o dobrze zbudowane kryteria, bo nie tak po prostu, ale w oparciu o dobrze zbudowane kryteria mogą udzielać sobie informacji zwrotnej. I wtedy każdy z moich uczniów dostanie dobrą informację zwrotną, sensowną, ważną informację zwrotną, choćbym ja nie znalazł czasu, żeby tam być. Więc to, o czym mówisz, to włączanie uczniów w rozmaite aktywności wydaje mi się super ważne. Kiedy ja myślę sobie o podwójnym kodowaniu, to myślę sobie też po prostu niekiedy o takich, wydawałoby się, banalnych rzeczach związanych z podaniem polecenia. I jak dla mnie, to tutaj pierwszym wyzwaniem jest po prostu zapisać to, co mówię, żeby powiedzieć i zapisać, i żeby te dwie rzeczy się zdarzyły po prostu możliwie równocześnie, tak żeby ktoś, kto nie dosłyszał jakiegoś słowa, stracił koncentrację, stracił uwagę, rozproszył się, nie zna jakiegoś słowa, źle usłyszał postawiony przeze mnie przecinek, albo ja źle postawiłem przecinek, żeby mógł wrócić do tego, zobaczyć raz jeszcze i wejść w zadanie razem ze wszystkimi, a nie mówić, a nie albo improwizować, albo nagle na forum klasy mówić, a czy może pan powtórzyć polecenie, i kiedy cała klasa już chce pracować, to ja nagle tłumaczę polecenie, co naprawdę niczemu nie służy. No więc to o tym myślałem, bo jeżeli chodzi o rysowanie, to nie jest moja mocna strona. Albo żeby powiedzieć zupełnie wprost, rysowanie także nie jest moją mocną stroną, więc ja tutaj bym pewnie się nie porywał na rysowanie rzeczywiście. Raczej koduję się na rozmaite sposoby podwójnie, ale ja głównie myślę o pisaniu i mówieniu, bo w tym akurat jestem względnie mocny. Okej, miało być o jakiejś metodzie przetwarzania, więc chciałbym wziąć jakieś...
jakiś model metod, bo tych metod jest trochę. Powiedziałbym, że dobrze takim sytuacjom, w którym uczenie staje się bardziej dostępne, dobrze służą wszystkie prace grupowe, które wiążą się z wzajemnym uczeniem się uczniów, to znaczy z sytuacjami, w którym to uczniowie sobie tłumaczą jakieś informacje, które wcześniej poznali dzięki materiałom, tłumaczą je sobie. Taka sytuacja, kiedy uczniowie uczą się wzajemnie w grupach, to są sytuacje, które w tym sensie czynią uczenie się i przetwarzanie informacji bardziej dostępnym, że po pierwsze uczeń, który tłumaczy, głębiej rozumie, lepiej rozumie, co wie, a czego nie wie, a zatem ucząc się samemu głębiej poznaje i lepiej zapamiętuje. Po drugie, uczniowie, kiedy nawzajem się uczą, mają raczej obniżony poziom lęku, to znaczy po pierwsze zawdzięczamy to temu, że jest mniejsza grupa, a zatem jest mniejsza ekspozycja, po drugie zawdzięczamy to temu, że cokolwiek my, każdy z nas, nauczycieli, nauczycielek, myślał o sobie, a najczęściej myślimy o sobie dość dobrze, że jesteśmy miłymi, sympatycznymi gośćmi, to generalnie rzecz biorąc uczniowie nie bardzo lubią popełniać przy nas błędy, bo nawet mili, sympatyczni goście mają słoniową pamięć, a nauczyciele mają słoniową pamięć i lepiej przy nich nie popełniać błędów, lepiej popełniać błędy przy kolegach, że koledzy mają niższy próg wejścia, jeżeli chodzi o język, to znaczy oni rozmaite rzeczy tłumaczą prostszym językiem niż to robi nauczyciel i łatwiej przełączają tryby, bo zwłaszcza jeżeli ktoś jest takim starym nauczycielem jak ja, to każdą lekcję poprowadził milion razy i w związku z tym wskakuje mu pewien tryb tłumaczenia, którego nie umie przeskoczyć bardzo często. Znowuż, uczniowie, którzy uczą się nawzajem, lepiej rozumieją, co jest trudne. To zobaczcie, to jest ten kawałek w naszym myśleniu, w tym, co widzimy na naszych lekcjach, kiedy mówimy, nigdy bym się nie spodziewał, nigdy bym się nie spodziewała, że możecie tego nie zrozumieć. Bo my wszyscy, nauczyciele i nauczycielki, mamy ślepą plamkę eksperta, to znaczy my nie zawsze wiemy, co jest trudne dla uczniów, bo my zwykle byliśmy dobrymi uczniami. Więc oni lepiej wyczuwają te rzeczy. No, mógłbym tę listę jeszcze pewnie wydłużyć o kilka rzeczy, ale dość tych przykładów, żeby pokazać, że uczniowie dobrze się uczą w grupach, kiedy dostają jakiś materiał, bo oczywiście z próżnego i Salomon nie naleje, oni nie są kompetentnymi nauczycielami historii, ani kompetentnymi nauczycielami matematyki, ale mogą dowiedzieć się czegoś, a potem uczyć o tym swoich kolegów. I temu służą wszystkie typy zadań do pracy grupowej, które upraszczając nazywamy zadaniami barierowymi z luką, to znaczy takimi zadaniami, w których każdy uczeń dysponuje jakąś niepowtarzalną informacją, która jest niezbędna do rozwiązania zadania albo rozwiązania problemu przez całą grupę. I uczeń nie może tą informacją podzielić się inaczej, jak tylko tłumacząc to pozostałym osobom. I jeżeli, no klasycznym jest oczywiście jigsaw puzzle, ale, czyli grupy eksperckie, ale takich zadań barierowych z luką jest mnóstwo. I za każdym razem chodzi o to, żeby każdy z naszych uczniów w grupie miał jako jedyny ważną, cenną informację, którą właśnie poznał i którą będzie próbował wytłumaczyć kolegom i koleżankom, w zamian za to otrzymując inną informację, a potem łącząc tę informację, oni będą rozwiązywali problem. Jeżeli to się zadzieje, to mamy intensywną pracę grupową bez osób jadących na gapę, tak? Dlatego, że po prostu nie da się rozwiązać problemu, jeżeli kogoś wyautujemy i jeżeli zadziała bariera, to znaczy nie pozwolimy tą informacją dzielić się inaczej niż tylko tłumacząc sobie nawzajem, prawda? Czyli na przykład jeżeli ja tę informację dostałem na kartce, to nie mogę jej pokazać, tak? Tylko muszę zawsze tłumaczyć, mówić tak, jak to zrozumiałem. Więc takie, każde takie zadanie barierowe, zobaczcie, ono jest zadaniem, które sprawia, że komunikacja jest bogata, że dzieci używają bogatego języka. Jeżeli to są dzieci, które nie znają języka polskiego, to właśnie wtedy intensywnie go używają, intensywnie się go uczą. Jeżeli to są dzieci, które z jakiegoś powodu mogą mieć kłopoty z koncentracją, to są na przykład wciągane przez resztę grupy cały czas, nieustannie, bo one mają coś, czego nikt inny nie ma, są potrzebne. To jest wreszcie struktura, która zazwyczaj sprawia, że uczniowie dostają na bieżąco informację zwrotną, na bieżąco są korygowani, jeżeli coś tłumaczą w sposób niezrozumiały,
albo sami się korygują, bo nagle widzą, że to, co wydawało im się jasne, wcale takie jasne nie jest, bo nie potrafią tego wytłumaczyć. Coś, co sądzili, że wiedzą, wcale takie nie jest. I to jest najczęściej odkrycie tak zwanych najlepszych uczniów, dla których, którzy bardzo często myślą, praca w grupie to jest poniżej moich możliwości, prawda? Dlaczego ja mam pracować z osobami, które są dużo dalej niż ja, w sensie są mniej zaawansowane? Otóż dlatego, że kiedy zaczynasz im tłumaczyć, nagle odkrywasz, że wcale nie jesteś tak bardzo zaawansowany i musisz jeszcze popracować nie nad szybko, nad błyskotliwą intuicją, ale nad tym, jak wyjaśniasz tę intuicję na przykład, jeżeli chodzi o rozwiązywanie, nie wiem, problemów z matematyką. Tak? To cię dobrze przygotowuje. Zamykając i żeby też podbić, bo to jest częsta wątpliwość, kiedy myślimy o pracy grupowej, to znaczy, że ci najlepsi tam tracą. Nieprawda, nieprawda. Jestem nauczycielem historii, a mógłbym być nauczycielem matematyki. Moja kariera matematyczna pięknie się rozwijała. Mój problem polegał na tym, że ja przez całą szkołę podstawową patrzyłem na zadania matematyczne i od razu widziałem rozwiązania. I nikt mnie nie pytał, dlaczego tak myślisz, bo ja po prostu to widziałem i jechałem do przodu. Gdyby ktokolwiek posadził mnie w grupie i zmusił do tłumaczenia zadań, to ja zdobyłbym kapitał intelektualny, który sprawiłby, że moja kariera nie skończyłaby się matematyczna na olimpiadzie matematycznej w podstawówce, tylko pięknie rozwijałaby się w liceum i dzisiaj nie marnowałbym się jako nauczyciel historii, tylko rozkwitałbym jako nauczyciel matematyki. Nie? Ale tak się nie stało, bo nie pracowałem w grupach, a byłem najlepszy z matematyki w mojej klasie w podstawówce. No może poza Justyną, Justyna była naprawdę super. To tyle. To ja chciałabym też rzeczywiście podbić tutaj tę myśl, Olku, twoją dotyczącą tych wszystkich metod, które bardzo angażują i motywują naszych uczniów do pracy, więc ta metoda pracy w parach czy w grupach jak najbardziej. Przepraszam, zwłaszcza, że w niektórych sytuacjach pozwala być ekspertem każdemu z naszych uczniów. Właśnie to, co powiedziałeś, ten, który może w sobie jeszcze nie odkrył tego potencjału i możliwości i ma wtedy szansę i możliwość pokazania się z jak najlepszej strony. No i oczywiście wszystkie metody, które opierają się na różnorodnych sposobach przekazywania wiedzy. Ja tylko dodam jeszcze, żeby już też nie powtarzać to, co ty powiedziałeś, Olku, że kiedy mówimy, na której stronie jesteśmy, warto zapisać ją na tablicy po to właśnie, żeby uczeń, który ma po prostu ADHD czy słabą uważność w tym momencie, po prostu tu i teraz, tak, wynikającą z różnych czynników, żeby wiedział, miał ten punkt odniesienia, mógł wrócić do tego momentu, w którym jesteśmy. I myślę też, warto zapisywać słowa klucze, bo jednak my, nauczyciele, mówimy, opowiadamy, są różne dygresje, ale to nie jest tylko rozmowa jednostronna po naszej stronie, są również wypowiedzi naszych uczniów. I teraz wszystko to, co uznajemy wartościowe w tym momencie, popadło werbalnie, dobrze jest zapisać na tablicy, aby utrwalać te najważniejsze zagadnienia również właśnie w tej formule pisanego słowa, aby tworzyć w ten sposób może jakiś zestaw zagadnień, może zestaw jakichś wyznaczników później do dalszej pracy, jakichś kryteriów, do których będziemy się odnosić, ale właśnie w podwójnym kanale komunikacyjnym. Więc to są też takie proste rzeczy, które będą naturalną czynnością nauczyciela podczas dyskusji, rozmowy, a warto wykorzystywać właśnie w tym zapisie. A czy w takim razie chcielibyście powiedzieć jeszcze o jakiejś metodzie, czy płynnie przechodzimy do materiałów? Co z tymi materiałami, co z tymi poleceniami? Może warto już o materiałach, jeżeli jesteśmy w tym temacie. Chyba, że Olga przerwałam ci. Ja dosłownie jedną rzecz tylko zwrócę uwagę, bo jest jeszcze, pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy. Trochę Olga mnie też do tego zainspirowała, kiedy mówiłaś o tych kluczowych słowach, kluczowych pojęciach. Bo ja tutaj dałem przykład jako takiego typowego zadania barierowego z luką grupy eksperckie. Grupy eksperckie to jest oczywiście zadanie, które my trochę przygotowujemy i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo sobie cenię takie niskoenergetyczne techniki pracy, to znaczy takie, które ja mogę po prostu zaimprowizować. Jeżeli moi uczniowie pracują w grupach eksperckich, to ja zazwyczaj przygotowywałem to przed lekcją, natomiast ceniłbym sobie takie, które mam w plecaczku i kiedy widzę, że są potrzebne, to je wyjmuję. I teraz zobaczcie, jak z punktu widzenia właśnie tej intensywnej interakcji uczniów, którzy nawzajem się uczą, startując
z rozmaitych poziomów języka, z rozmaitych poziomów rozumienia, z rozmaitych poziomów gotowości do prezentowania rozmaitych rzeczy na forum, z rozmaitych poziomów zainteresowania daną kwestią i tak dalej, i tak dalej, z rozmaitych poziomów kontroli emocjonalnej, samoregulacji i tak dalej. Jeżeli ja, nie wiem, zadam pytanie, najlepiej takie pytanie, które jest ważnym, ciekawym pytaniem, wymagającym pewnego przetwarzania, czyli powiedziałbym raczej pytanie z wyższych poziomów poznawczych, raczej pytanie o ocenę albo analizę jakiegoś zjawiska. Jeżeli ja zadam takie pytanie w klasie i powiem, zapiszcie teraz, mówię, macie minutę, zapiszcie proszę przez minutę swoją wstępną odpowiedź na to pytanie, ale zadbajcie o to, żeby każdy w swojej odpowiedzi użył tego i tego pojęcia. Te dwa słowa powinny być w waszej odpowiedzi. Zapiszcie je, minuta. Oni zapisują, mówię, super, teraz kiedy macie zapisane odpowiedzi, porozmawiajcie w parach. Objaśnijcie to sobie. I dopiero teraz zaczynam zbierać z grupy, dając możliwość wypowiedzi się wielu uczniom tak, żeby nawet jeżeli pierwsza czy druga odpowiedź w zasadzie jest bardzo bliska tego, czego bym szukał, to oczywiście na tym nie poprzestaję, tylko pytam wielu uczniów, tak żeby wszyscy wiedzieli, że ta praca w parach zawsze powinna być intensywna, ponieważ pytanie zawsze dotrze prędzej czy później do nich. I to jest ten, i kiedy zaczynam o tym zbierać, to wszyscy uczniowie zaczynają o tym opowiadać, wszyscy uczniowie o tym mówią, najlepiej ich losujemy wtedy patyczkami. I zobaczcie, ile tam się, to jest bardzo prosta technika, tak? To znaczy pytanie, zapiszcie, użyjcie tych dwóch pojęć, to jest ważne, porozmawiajcie w parach, posłuchajmy odpowiedzi, Janek, Krzyś, jedziemy. Zobaczcie, ile tam się ważnych rzeczy dzieje z punktu widzenia pracy w klasie zróżnicowanej i dostępności uczenia się. Ten moment, w którym dzieci powtarzają kluczowe pojęcia, ćwiczą język. Ten moment, w którym wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jak są zaawansowane w danym przedmiocie, w danej umiejętności, jak są zaawansowane w języku, mają długą zawieszkę przed nią. To znaczy po moim pytaniu nie są wyrywane do odpowiedzi, tylko mają czas, żeby pomyśleć samemu, żeby odbić swoje pytanie od kolegi lub koleżanki, żeby, jeżeli nic nie wiedzą, dowiedzieć się, a następnie w imieniu kolegi lub koleżanki swoim zaprezentować odpowiedź, a znaczy w sytuacji, w której to ryzyko się rozkłada już na dwie osoby. Ile tam się dobrych rzeczy dzieje z punktu widzenia tego, czego słuchają się nawzajem, uczą się hamowania emocjonalnego. No, to jest niesłychanie bogata technika, jeżeli ją przeprowadzimy sensownie, jeżeli ją powtarzamy, ona mnóstwa dobrych rzeczy uczy nasze dzieci. Jest banalna, to znaczy ona nie wymaga niczego innego poza zerwaniem z najgłupszym możliwym nawykiem nauczycielskim, mianowicie takim, że ja zadaję pytanie i pozwalam, żeby dzieci podnosiły rękę, a potem wyznaczam zawsze te same trzy osoby, które siedzą w pierwszych ławkach i z nimi rozmawiam. Nic więcej, prawda? Ale jeżeli będę to robił konsekwentnie, to moja klasa będzie się zmieniała, tak? I moi uczniowie będą mieli większy dostęp do przetwarzania informacji, które jakoś przed chwilą wprowadziliśmy. I nie bójmy się w tych momentach pracować ciszą, bo my mamy w swoim takim myśleniu nauczycielskim chyba takie przeświadczenie, że jak jest cisza na lekcji, to ona jest trochę dla nas deprymująca. Ale właśnie po tej wymianie myśli, o której Olku ty mówisz, po jakiejś takiej interakcji wzajemnej uczniów, warto dać sobie tę ciszę i naszym uczniom do tych przemyśleń, do refleksji, ponieważ każdy ma inny czas na przetwarzanie też tych treści. I taka minuta zawieszenia, moment, w którym po prostu posłuchamy trochę swojego głosu wewnętrznego, jest też tą odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów, bo nie wszystkim zapala się od razu jak zapalnik, iskierka i odpowiedź, więc ta cisza może być naprawdę doskonałą przestrzenią do pracy dla każdego ucznia. Po prostu potrzebujemy jej do tego, żeby te różne rzeczy gdzieś się mogły ułożyć w naszych głowach. To ja w takim razie podbijam czas na myślenie i wszyscy. Wszyscy uczniowie, wszystkie uczennice, nie wybrańcy, niechętni, nie ci w pierwszej, nie ci w ostatniej ławce, wszyscy. I to jak najbardziej, jeśli Państwo nie stosują tej metody, nie stosowali albo wahali się, zapraszam, można zastosować już jutro na swojej lekcji, zadając po prostu pytanie i dając czas i zachęcając do odpowiedzi każdego ucznia. Wszyscy biorą w tym udział.
Dobrze, to bądźmy w takim razie w materiałach. O materiałach już trochę było, bo było o nagraniach MP3 i trochę zaczęliśmy wątek upraszczania poleceń. To w takim razie przyjrzyjmy się materiałom, żeby materiały były dostępne. Dostępne w uczeniu się dla wszystkich uczniów. To ja tak sobie tutaj myślę, zwłaszcza teraz o tych uczniach, gdzie już też ta informacja na początku naszego spotkania pojawiła się, zróżnicowanych językowo. Ponieważ czym innym jest język edukacji, a czym innym jest język komunikacji. I jakby tu powinniśmy mieć tego świadomość, aby dostosowywać warstwę językową w poleceniach, w instrukcjach na tyle możliwie, aby dała szansę zrealizowania pewnych treści i zadań każdemu uczniowi. I właśnie myśląc o tych różnicach chociażby kulturowych, gdy mamy uczniów dwujęzycznych w naszej klasie, warto jest tutaj też sobie uzmysłowić, że nasze polecenia czy instrukcje nie powinny zawierać podwójnego zaprzeczenia. A jak często jednak w tego typu jakichś poleceniach to się pojawia, więc unikajmy tego, konstruując własne polecenia lub wybierając czy bazując na tych, które gdzieś się tam pojawiają w materiałach jakichś źródłowych. Podobnie myślę, że i w poleceniach warto podkreślić ten fakt podwójnego kanału komunikacyjnego, aby do słowa dołożyć jeszcze ten obraz, aby zwizualizować dodatkowo to, co powinno być zrealizowane. Więc ten ilustrujący przykład tutaj taki, nie tylko w formie obrazu, ale również w formie jakby przykładu, będzie tą formułą, którą może być dla niektórych z uczniów naszych bardzo pomocna, bo są tacy uczniowie, którzy widząc polecenie od razu zabierają się do realizacji zadania, ale są też tacy, którzy będą potrzebowali takiego naprowadzenia, więc ten pomysł z takim podaniem w poleceniu przykładu do rozwiązania ukierunkowującego też myślę, że będzie jakby miał możliwość dostosowania wtedy do tych potrzeb naszych uczniów. Są też takie... ja chętnie podbiję ten głos o przykładzie. Ja jako glottodydaktyczka, latami ucząca języka polskiego jako obcego jeszcze przed erą, kiedy stało się to popularne, my brałyśmy przykład zawsze z podręczników do uczenia języka angielskiego, gdzie zawsze brzmiał przykład do zadania. I to było tak cenne, że ja brałam to jako kalkę. Jeżeli mający stuletnie czy nawet dłuższe doświadczenie w nauczeniu języka obcego, Anglicy, stosują ten przykład w swoim poleceniu, to znaczy, że my możemy brać ten przykład właśnie z najlepszych i też to stosować. Moim zdaniem to się zaczęło pojawiać w podręcznikach właśnie do matematyki, ale nie wiem jak jest z podręcznikami do na przykład języka polskiego czy historii. Czy tam są przykłady do zadań? Nie wiem tego. Do zadań gramatycznych tak, kiedy mamy lud, bo lody, tak, czyli mówimy o jakichś obocznościach, o wymianach, tak, rzeczywiście, więc to się akurat w przedmiocie języka polskiego pojawia, takie naprowadzające przykłady, ale też, jeżeli nie przykład, to samo pytanie naprowadzające, bo przecież my tak naprawdę mamy strategię pracy z pytaniami, gdzie dobrze jest też omówić z uczniami wcześniej, jak powinni przeanalizować jakieś pytania czy polecenia, aby mogli zaznaczyć słowa, których nie rozumieją. Bo coś, co wydaje się proste nauczycielowi, niekoniecznie jest takie łatwe do zinterpretowania dla ucznia. Mogą je podkreślać, mogą prosić o wytłumaczenie, mogą wyznaczyć sobie kroki potem, które naprowadzą ich na rozwiązanie i na odpowiedź, która padła w poleceniu. Więc ta strategia tutaj pracy z pytaniem też mogłaby być wykorzystana na początku naszej pracy właśnie w tak zróżnicowanej klasie, gdzie dostrzegamy potrzebę wyjaśnień tego typu. Myśląc jeszcze o poleceniach i instrukcjach, jednym z pomysłów jest też określenie ilości odpowiedzi, bo bardzo często pojawiają się takie pytania, w których jest na przykład sformułowanie podkreśl cechy szlachty polskiej. Ale dobrze jest powiedzieć czy dodać, ile tych cech powinno być, aby jednak pozwolić uczniowi na realizację zadania, a nie zastanawianie się, czy to już wszystko, czy nie wszystko. Gdzieś ta możliwość tutaj mogłaby pojawić się, zwłaszcza dla uczniów właśnie tych z barierą językową, czy uczniów nieneuronormatywnych, ponieważ uczeń nieneuronormatywny potrzebuje konkretnych informacji, niekiedy schematów wypowiedzi, niekiedy jakiegoś naprowadzenia poprzez zdanie początkowe, bo tak naprawdę to te dostosowania i projektowanie dostępnej edukacji
jest dla każdego, ale dla każdego też może być w jakiś sposób troszkę inne, więc myśląc tutaj o tych potrzebach, warto mieć to na uwadze. Olku, czy ty coś do dodania w temacie materiałów, poleceń? Spróbuję. Nie wiem, czy mi się to powiedzie, ryzykując też pewne powtórzenia. Myślę, że po pierwsze, uzupełniając czy powtarzając może innymi słowami, to jest też cały ten kawałek, który wiąże się na przykład z budowaniem takiego rusztowania na przykład przy tekście, prawda? To rusztowanie może mieć postać przekształcenia jakiegoś tekstu w obrazki, z którymi się zapoznajemy wcześniej, żeby uchwycić strukturę. To rusztowanie przyjmuje niekiedy postać krótkiego, dwu-, trzyzdaniowego streszczenia tekstu, które dajemy uczniom wcześniej, po to, żeby oni zrozumieli, jaka jest generalna myśl i żeby, znając tę generalną myśl, w tym tekście się nie gubili. Jeżeli to są uczniowie, dla których język polski jest językiem drugim, to oczywiście to streszczenie powinno być w ich rodzimym języku raczej, a potem już siłą rzeczy będą pracowali z tekstem polskim, chyba że mamy dobre powody, żeby oni pracowali na tym samym tekście tłumaczonym. A takim rusztowaniem mogą być słowniczki pozwalające szybko zrozumieć te słowa, w których uczeń może na skutek albo niezrozumienia, albo fałszywego rozumienia stracić po prostu kontakt z tekstem i od tej pory zupełnie inaczej go rozumieć. Takim rusztowaniem mogą być pytania, które pojawiają się na marginesach, a które pozwalają koncentrować uwagę ucznia na danym akapicie, prawda? Bo nie ryzykując tutaj rozmaitych neurobzdurek, możemy śmiało powiedzieć, że nasze mózgi mają rzeczywiście to do siebie, że szukają rzeczy, które im wskażemy. I albo im niczego nie wskażemy i wtedy one się zahaczą na pierwszej ciekawej dla siebie rzeczy, albo im wskażemy, zadając im pytanie. To znaczy, jeżeli oni wejdą, nasi uczniowie wejdą w jakiś akapit z pytaniem, to będą wiedzieli, czego tam szukać. I to wszystko się pojawia w rusztowaniu. I od razu też powiedzmy, że to rusztowanie mogę wytworzyć sam, a mogę zlecić to rusztowanie sztucznej inteligencji. Tak? Znowu nie wiem, na ile możemy tutaj lokować jakieś produkty, ale no są tego rodzaju narzędzia. Pierwszym z brzegu, które służy wytwarzaniu rusztowań, jest DFID AI. I to jest takie narzędzie, w którym każdy tekst, który tam mu włożymy, może zostać opatrzony na przykład, znaczy mogę poprosić go, żeby on opatrzył go rusztowaniem dla ucznia ukraińskiego na poziomie języka polskiego A1. I wtedy on wygeneruje mi ukraińskie streszczenie tego tekstu, słowniczek do tego tekstu, tak jak on rozumie, a często nie jest to zupełne złe rozumienie, tak jak on rozumie słowa, które mogą być trudne dla kogoś na poziomie A1 czy A2. Wygeneruje też jakieś pytania, które mogę umieścić na marginesach. On może je wygenerować po ukraińsku albo po polsku, w zależności od tego, co będę uważał za stosowniejsze. I oczywiście nie zwalnia mnie to potem z tego, żeby to sprawdzić, bo jak wiemy, sztuczne inteligencje lubią halucynować. Natomiast to jest oczywiście duże ułatwienie i coś, co istotnie skraca cały proces przygotowania takiego rusztowania do tekstu. Ale niezależnie od tego oczywiście, pamiętajmy o tym, że te formy wprowadzania materiałów, one też mają inne aspekty takie techniczne, to znaczy wydaje się na przykład, że to, co może pomóc naszym uczniom z dysleksją, to zmniejszenie kontrastu literatło, a zatem po prostu zachęta do tego, żeby oni nałożyli sobie jakąś kolorową folię na tekst, to im być może powinno nieco pomóc. Że być może uczenie uczniów tego, żeby pracowali z taką wciętą literką L, która pozwala im przesuwać się po tekście, nie gubiąc kontaktu z tym tekstem. To zwłaszcza dla młodych czytelników, którzy często gubią się w dłuższych zdaniach, bo po prostu wolno je składają i kiedy dotrą do końca,
to muszą wrócić na początek, a już nie wiedzą, gdzie jest początek, bo po prostu nie mają tej cechy, którą my mamy jako doświadczeni czytelnicy, to znaczy, że skanujemy błyskawicznie tekst i znajdujemy szukane słowo. Oni skanują tekst i widzą robaczki, więc po prostu muszą zobaczyć słowo i go nie znajdują, więc brną przez ten tekst i błądzą. Jeżeli mają literkę L, z którą sobie przysłaniając tekst przechodzą przez ten tekst, no to to im po prostu dużo ułatwia. To są kwestie związane, to są jakieś praktyki związane z też fizyczną dostępnością, tak? To znaczy, jeżeli ja oczekuję od moich uczniów, żeby używali słowników, jeżeli na przykład wyłączyliśmy używanie telefonów komórkowych na lekcjach i oczekuję od nich używania słowników, to elementem uczynienia tych słowników dostępnym będzie zadbanie o to, żeby każdy uczeń miał ten słownik na ławce, a nie żebym ja poinformował. Gdyby ktoś potrzebował, to może przejść przez całą klasę i wyjąć z tamtej oszklonej szafki słownik, bo on tam leży. To nie jest dostępny słownik. Dostępny słownik jest na podorędziu z tysiąca powodów. Nie tylko dlatego, że nie wszystkim chce się chodzić, ale też dlatego, że niektórzy uczniowie uważają, że jest kompromitujące wstać i iść sprawdzić. Tak? I przejść przez całą klasę, odpowiadając na pytania, a jakiego słowa szukasz? Ha? A ja wiem, jakiego słowa on szuka. Powiedzieć wam, jakiego słowa on szuka? Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to są też często kwestie związane po prostu z fizyczną dostępnością. Pojawiły się polecajki na czacie różnych właśnie narzędzi ze sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że właśnie te narzędzia są dużą szansą na tą dostępność, bo nie trzeba tego robić samemu, tylko ma się sztuczno-inteligencyjne wsparcie, tak to nazwę. I tak, to może Państwa zachęcić właśnie do próbowania właśnie dodawania pytań do tekstu, upraszczania tego tekstu, upraszczania polecenia i oczywiście, tak jak Olek mówił, zdecydowanie zachęcam do sprawdzania po sztucznej inteligencji, czy nie pobłądziła i nie próbuje nam czegoś, co jest nieakceptowalne. Zbliżamy się powoli. Tak, bardzo cię proszę. Mogę zrobić dosłownie jeden przypis, bo proszę. Powiedziałaś o tym upraszczaniu tekstu i to jest bardzo trafny skrót, ale skrót, który boję się, że może być opacznie zrozumiany. To znaczy, kiedy myślimy o uproszczeniu tekstu, to niekiedy to rzeczywiście polega na tym, żeby ten tekst po prostu przetłumaczyć na język bardziej zrozumiały. Ja nie wiem, Olga, jesteś polonistką, ja ostatnio odkryłem dla siebie na nowo odprawę posłów greckich, którą na język polski przetłumaczył Antoni Libera z języka polskiego, kochanowskiego języka polskiego. I muszę powiedzieć, że to jest dla mnie zupełnie inny tekst, kiedy go czytam w tłumaczeniu na język polski. Więc to niekiedy tak, niekiedy trzeba coś przetłumaczyć po prostu. To jest, ktoś trafnie powiedział, że najwięcej szczęścia mają ci, którzy czytają Szekspira w tłumaczeniu, bo oni zawsze mają nowe, lepsze tłumaczenie, a ci nieszczęśni Anglicy zawsze czytają go w języku, który jest absolutnie nieznośny. A to jest nieprawda, Powiem, że w przypadku Szekspira jest taka historia, że czyta się te wersje uproszczone na nowo angielski, żeby zrozumieć i potem się to nakłada na ten oryginał. No, więc okay. Trochę podobnie jak z odprawą posłów greckich, my z Olgą rozmawiałyśmy o Bogu Rodzice, że to jest podobna historia, że trzeba mieć ten tekst albo przetłumaczony, bądź słowniczek, żeby móc nad tym tekstem jednak pobyć z nim, zrozumieć go, prawda? Tak, nie, to jest w ogóle, muszę powiedzieć, że to jest, ja się zapłakałem, pamiętam jak łacina zniknęła z programów szkolnych, bo ja jeszcze chodziłem do liceum klasycznego, znaczy w sensie klasycznego, w sensie z łaciną i no to była moja prawdziwa lekcja języka polskiego, to znaczy translatorium łacińskie i myślę sobie, że to jest w ogóle to, co jest też teraz w pewnym sensie, no nie ma łaciny, ale możemy tłumaczyć z polskiego na polski i to jest zupełnie poważne tłumaczenie, naprawdę bardzo rozwijające, wydaje mi się. Ale to ja tylko wrócę, bo teraz wpadłem w jakąś króliczą norkę i pobiegłem teraz za Szekspirem, a szło mi tylko o to, żeby powiedzieć, że niekiedy oczywiście upraszczamy tekst, tłumacząc go na dużo prostszy język, ale powiedziałbym, że to jest ostateczność, to znaczy
Ja zadbałbym o to, żeby nie tyle jakby obniżyć wyzwanie, co raczej ułatwić walkę z tym wyzwaniem. I w tym sensie słowniczek, dodatkowe pytania, obrazkowe streszczenie, krótkie streszczenie, które pozwala potem w tym tekście lepiej się odnajdywać. To są wszystko, czy właśnie te mechaniczne narzędzia, które pozwalają się odnajdywać w tekście, to są wszystko rzeczy, które upraszczają nam pracę z tekstem, ale nie upraszczają tekstu. I w tym sensie ja to podbijam nie dlatego, żebym negował zupełnie, że nie można upraszczać, tylko że no, jakoś mnie to dręczy, że bardzo często jak rozmawiamy z nauczycielami, nauczycielkami sobie, to bardzo często ktoś kiedyś zawsze powie, że dostosowanie polega na uproszczeniu. I to nieprawda, dostosowanie nie polega na upraszczaniu, a w każdym razie daleko nie zawsze polega na upraszczaniu i na zmniejszaniu wyzwania. Nie. Po prostu trzeba pomóc sprostać, znaczy zadanie powinno być wyzwaniem dla każdego. Znaczy wszyscy zasługują na bardzo trudne zadania i wszyscy zasługują na to, żeby przy bardzo trudnych zadaniach dostawać maksimum wsparcia, ale nikt nie zasługuje na to, żeby dać mu łatwe zadanie i powiedzieć: bidaku, dość masz już zmagań ze swoimi problemami, narysuj obrazek i będziesz miał zaliczone. No nie. Ale to jeszcze nie koniec, to nie były słowa na koniec webinarium. Chciałabym, żebyśmy na koniec przyjrzeli się temu wątkowi planowania. Bo już było o materiałach, metodach, czym jest to dostępne uczenie się, to w takim razie, gdyby osoby, które są dzisiaj z nami, chciały rozpocząć tak pełnoskalowo działać w obrębie dostępności swojego uczenia, to za co się zabrać? Jak myśleć o takim planowaniu? Co jest istotne? Gdzie mogą być trudności? Co ja mogę przewidzieć? To pytanie do Was. Wydaje mi się, że najważniejszym takim podstawowym elementem tego właściwego planowania jest sformułowanie celu. Po prostu zacząć od celu, jaki będzie nam przyświecał, tego, co chcemy, co nasi uczniowie powinni osiągnąć, aby potem właściwie dobrać ten materiał i dać te możliwości realizacji, ale z pełną świadomością celu. Jakby sformułowanie, nazwanie i sprawdzenie tego, czy nasi uczniowie rozumieją. Rozumieją to, co powinni osiągnąć, to w jakim kierunku powinni w tym momencie rozwijać się i do czego dojść. Więc jakby ja bym zaczęła przede wszystkim od tego celu, który powinien być sprawdzony, wytłumaczony i rzeczywiście zweryfikowany z potrzebami uczniów i z możliwościami, jakimi będą musieli za chwilę się zmierzyć. Czyli mamy cele. Dobrze. Mhm. To ja zanim do celów dopowiem kryteria, ale to do tego za chwilkę wrócę, bo to jest też rzecz, o której moim zdaniem od początku warto pamiętać, ale ona otwiera dosyć trudny kawałek być może, ale więc ja za chwilkę do tego wrócę, ale gdybym tak miał po prostu na jutro, to pierwsza rzecz, o której bym chyba pomyślał, to bym... No, na przykład rzeczywiście trochę sobie powędrował, ta strona jest anglojęzyczna, ale od czego są tłumacze, którzy są schowani w naszych przeglądarkach już i sami nam wszystko tłumaczą, przejrzałbym chyba rzeczywiście stronę UDL-u, którą może zaraz tutaj ja wpiszę i wyślę, gdzie jak zobaczycie, poza owym neuronaukowym bla, 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 które naprawdę odpuśćcie sobie, znajdziecie takie checkpointy, które pokazują, jak rozmaite elementy UDL-u przekładają się na konkretne techniki. I zazwyczaj na tych checkpointach mamy też jakieś materiały, które pokazują nam, jak to się robi, albo jakieś teksty, które tłumaczą nam, na czym polega ich prawidłowe zastosowanie i tak dalej. I przejrzałbym to także po to, żeby zobaczyć, które z tych rzeczy ja już mam w swoim plecaczku. I ponieważ każdy i każda z nas, jak tutaj jesteśmy, ma pewnie w swoim plecaczku, nie wiem ile, 20, może 30, a może 50
a choćby i 15, a choćby i 150. Takich metod, z którymi się dobrze czuję, z którymi, które sprawnie stosuję, które ma dobrze opanowane, to żeby przejrzeć je trochę pod kątem tego, które z nich warto preferować z uwagi na dostępne uczenie się. Które z nich mają największy potencjał czynienia klasy dostępną i zadbania o to, żeby po prostu nikogo moja lekcja nie czyniła niepełnosprawną osobą. I te metody zacząć preferować. I jeżeli ktoś mnie zapyta, albo sam siebie zapytam, jak będę pracował, to zawsze wybierać te, które mają największy potencjał z punktu widzenia dostępności. I to jest, myślę, pierwsza rzecz, żeby po prostu optymalnie wykorzystywać te zasoby, które już mamy, nawet nie ucząc się niczego nowego, nie? I nawet nie wprowadzając nic nowego, tylko po prostu akcentując, wydobywając to, co już mamy, co już potrafimy, co już robimy, tylko robiąc bardziej to, co jest najbardziej efektywne. To jest pewnie pierwsza rzecz. No i jest ten drugi kawałek, od którego zacząłem, a propos celów, o których mówiła Olga, to są mianowicie kryteria. I my tutaj chyba nie mówiliśmy o tym bardzo dużo, ale no jest też ten element zbierania informacji, także na poziomie, nie tylko na poziomie lekcji, kiedy pytamy naszych uczniów, czego się nauczyli, robimy wyjściówkę, cokolwiek jeszcze chcecie, ale jest też ten moment, w którym robimy ocenianie podsumujące, gdzieś na koniec działu na przykład, i gdzie źle zbudowany sprawdzian może po prostu zdemolować całą naszą robotę, bo on nijak się będzie miał do kryteriów, które ułożyliśmy, to znaczy ten sprawdzian nie będzie sprawdzał tej wiedzy i tych umiejętności, co do których deklarowaliśmy, że będziemy je sprawdzać, albo sposób ułożenia tego sprawdzianu, który na przykład przyjmie postać pisemnego testu, a kiedy mówię sprawdzian, to wcale nie oznacza to zawsze pisemny test, ale bardzo często tak to wygląda, że on po prostu może być niedostępny dla moich uczniów i moi uczniowie mogą dostawać dostępne materiały, uczyć się w sposób dostępny, a następnie w krytycznym momencie, kiedy grają wysoką stawkę, ponieważ pojawia się coś, co zamyka dział na ocenę sumującą, wyrażoną często stopniem, to nagle tutaj się okazuje, że nie sprawdza się już w sposób dostępny. To znaczy na przykład, no, banalna sprawa, sprawdzam, czy moi uczniowie potrafią argumentować, ale wszystkim im każę pisać po polsku, chociaż wiem, że niektórzy z nich sprawnie argumentują, ale tylko po ukraińsku. Jeżeli mi naprawdę zależy na tym, żeby sprawdzić nie ich język polski, bo tylko ich umiejętność argumentacji, to po prostu powinienem pozwolić im napisać to po ukraińsku i przetłumaczyć sobie to z translatorem potem, skanując ten tekst i prosząc o tłumaczenie. Więc to jest ten moment oceniania, może być takim momentem, w którym my podłożymy minę pod całą resztę rzeczy, tak? Dlatego że to, co nazywamy programem ocenianym nauczania, po prostu niesłychanie silnie oddziaływuje na dzieci. Jeżeli my ten program oceniany nie będzie dostępny, tylko właśnie będzie sprawdzał coś zupełnie innego, na przykład sprawność posługiwania się językiem polskim, odporność na stres, zdolność szybkiego zgadywania ABCD, cokolwiek jeszcze chcecie, możemy mnożyć wady tradycyjnego testowania, to po prostu nie sprawdzamy tego, co chcieliśmy sprawdzić, a w takim razie wysyłamy naszym uczniom na końcu komunikat: tak naprawdę nie chodzi o to, żebyście umieli argumentować. Tak naprawdę chodzi o to, czy znacie polski, czy nie znacie. I ponieważ nie znacie, to dostajecie jedynki, do widzenia. No i to jest masakra. Tak? No więc być może zacząłbym od tego, żeby wyjąć z mojego plecaczka to, co już umiem, ale zgodnie z tym, czego uczą nas starożytni, zawsze patrz końca, a skoro mam zawsze patrzeć końca, to będę patrzył też na swój sprawdzian i nie zapomnę, że cały mój wysiłek, który włożę w uczynienie dostępnym podawania materiałów, przetwarzania materiałów, mogę wysadzić w powietrze pod koniec miesiąca,
robiąc sprawdzian, który będzie kompletnie niedostępny i sprawdzi kompletnie nie to, co chciałem sprawdzać. I skompromituje wszystkie moje wysiłki w oczach moich uczniów. Więc tu będę czujny. Tu będę czujny. Widzę, Olgo, twoją kiwającą głowę, która potwierdza przy tym sprawdzianie. Jeśli chcesz coś dodać, to zapraszam cię. Znaczy, ja bym chciała dorzucić, znaczy tutaj jeszcze do tej informacji, do tego plecaczka, o którym, Olku, powiedziałeś, że tak, wykorzystujmy to, co już wiemy, co, na czym pracujemy i rzeczywiście te metody, które może gdzieś są trochę przykurzone, odkuszmy je, ale pamiętajmy też o takiej zasadzie plus jeden. To znaczy wybierzmy sobie też jakieś takie stopniowe, zaplanujmy stopniowe wprowadzanie też niektórych tych elementów dostosowujących uczenie się, aby pewne techniki i umiejętności wprowadzać, opanować je z uczniami, dokładać, a nie czuć się przeciążeni, nie czuć się teraz zobowiązani do stosowania wszystkiego i od razu. Zaufajmy trochę też naszej nauczycielskiej intuicji, bo przecież wszyscy ją mamy. Jako uważni obserwatorzy procesu edukacyjnego naszych uczniów. Dziękuję za wrzucenie tej strony, gdzie można poczytać więcej na temat metody dostępnego uczenia. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Tak jak przewidziałam, to czas nasz niechybnie skończył. Czuję, że moglibyśmy o tych sprawdzianach jeszcze troszkę podyskutować, ale niestety już się dziś nie uda. Bardzo wam dziękuję za przybliżenie tego projektowania dostępnego uczenia się. Mam poczucie, że to naprawdę mieści się w warsztacie bardzo wielu nauczycieli. Jeśli nie wszystko, to na pewno metody, techniki czy sposób myślenia, rusztowania, a może cele, może kryteria, proszę sobie wybrać. Mam nadzieję, że ten listopadowy wieczór na oparach tak naprawdę energetycznych przed końcem roku udało się Państwu z nami tutaj dotrwać. Bardzo dziękuję, bo widziałam, że nikt nie wychodził, wszyscy byli do końca. Teraz się pojawiają podziękowania i dobranocki. Bardzo dziękuję. Odporna szkoła wróci dopiero w styczniu, więc ja się z Państwem serdecznie żegnam na dłuższy czas niż zwykle. Wracamy dopiero w styczniu, ale wszystkie linki, materiały i oczywiście nagranie z dzisiejszego wydarzenia Państwu wyślę. Bardzo dziękuję, Olgo, Olku. Nie wyłożyłam się na tym dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę dyskusję, za różne wątki również poboczne. To było bardzo, bardzo cenne. Dziękuję i mówię wszystkim dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.